Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wygląda na to, że komuniści amerykańscy i prezydent Biden i wszyscy, cały kongres demokratów socjalistycznych chce rozwalić demokrację w Ameryce, no i porządek w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No rozwalili instytucje kościoła, rozwalili instytucje rodziny, teraz rozwalają instytucje porządku. Jeszcze parę lat temu w Ameryce, no i na całym świecie to było nieprawdopodobne, ktoś proponował, żeby opierać się aresztowaniu policji. No, prawnicy tego nie polecali, rodzina nie polecała, ojciec, matka, rodzeństwo. W zasadzie no to mówili, jeżeli masz być aresztowany czy aresztowana, no to po prostu jest jakiś tam powód, no i daj, żeby to się samo rozwiązało. Dlaczego? No z prawnego punktu widzenia, no to opór aresztowania, no to dodaje dodatkowy jakiś taki paragraf, no już jest jak jest paragraf, no to później może się okazać, że te przewinienie czy cała ta sprawa rozmyłaby się w parę minut, no a tak jeżeli jest jakieś uderzenie, rzucenie czapki czy jakieś inne pobicie, no to jest kompletnie inna klasa. No a teraz tak jest, że w zasadzie proponują, sugerują, żeby atakować. No już pewne grupy amerykańskie zapomniały o tym, że policjant no to jest pracownik państwowy, to jest pracownik, który jest opłacany przez podatki wszystkich, dlatego jest pracownikiem publicznym, no jest pracownikiem, który za pieniądze podatnika robi to, że pilnuje porządku. No i czasami i on jest uprawniony do tego, żeby użyć siły. Teraz prasa, te wszyscy debile, wszyscy kretyni lewaccy, no to oni grają taką po prostu cyrk, odwalają, mówią, o nie, no znowu czarnego zastrzelili, tak jak teraz policjant zastrzelił Murzynkę z nożem. No, jeżeli by jej nie zastrzelił, no to by powiedzieli, dlaczego nie zastrzelił. No ale kretyni wychodzą, mówią, no powinien jej odstrzelić ten nóż w powietrzu, powinien strzelić w stopę, powinien strzelić w kolano, powinien iść dać cios karate. Także to jest absurdalne, to jest po prostu tak absurdalne, że to jest aż nieprawdopodobne. Będzie następny raz, będzie znowu następny raz. Jeżeli teraz ta dzika tłuszcza jest rozpuszczona, no jest, no bo w Nowym Jorku zrobili wielki numer z takim grubasem, który miał problem z sercem. On kupował w Virginii papierosy po $2 za paczkę, sprzedawał na sztuki, to mu tam wychodziło mu $15 za paczkę. Sprzedawał to przed delikatesami hinduskimi, gdzie sprzedawali też papierosy. Hindusi zadzwonili na policję. Policja przyszła, powiedziała, mówi, zwijaj manatki. No to on się zaczął szarpać. Założyli mu Nelsona. Po Nelsonie grubas po prostu zmarł na zawał serca. Jakby poszedł, no to sędzia by go zwolił, nawet by nie zapłacił 10 centów. George Floyd, to samo. George Floyd przyszedł do Hindusów, dał do delikatesów $20, opór stawiał, prosili go 9 minut, poddaj się, to przez 9 minut powiedział, żeby spierniczali i to samo. Michael Brown tak samo, poszedł do delikatesów znowu, ukradł cygara, później z tymi cygarami szedł po ulicy, biegł w kierunku policjanta. Także to wszystko są bandziory, a robią z nich świętych. W Ameryce ogólnie rzecz biorąc 60 milionów na 330 milionów, to jest 60 milionów najróżniejszych akcji policyjnych. No przypuszczalnie te 60 milionów akcji policyjnych, no to dotyczy powiedzmy 1 miliona, czy 2, czy 3 milionów ludzi.
nie dotyczy, to nie jest 60 milionów sytuacji z 60 milionami, no ale ilość tych sytuacji jest nieprawdopodobna. 10 milionów ludzi jest zaaresztowanych, także to jest 1 na 30, no to jest duża skala, to jest nieprawdopodobna skala. 2 miliony całych sytuacji jest wtedy, kiedy policja ma użyć albo użyła siły. To są wszystko dane z Ministerstwa Sprawiedliwości. No, to, że ktoś karze policjanta za to, że coś tam nieprawidłowo zrobi, no to można powiedzieć, no tak, to jest przekroczenie swoich uprawnień, ale jednak to może zmienić całkowicie sytuację, no i zmieni całą sytuację. Rezultat jest taki przewidywalny, że policja przestanie po prostu podchodzić do bandziorów, no już przestaje w niektórych dzielnicach, gdzie w Minnesocie po prostu jest tak, że to jest dzika Afryka. Więcej będzie śmierci przypadkowych, więcej będzie śmierci na ulicach i tak dalej, i tak dalej. Dziesiątki tysięcy będzie poszkodowanych, morderstw będzie coraz więcej. Także sytuacja spowoduje to, że będzie więcej zabitych policjantów i będzie więcej zabitych ludzi, którzy mogliby nie być zabici. Także że teraz jest takie pytanie, czy to, co robią lewacy, no to chcą zlikwidować policję, no to to jest jeszcze bardziej wskazane dla ludzi, że będą kupowali broń. Ludzie będą się bronili. Także będzie. W tym kierunku to idzie, że będzie więcej strzelaniny, będzie więcej zabójstw, no i będzie więcej broni. Ludzie będą się sami bronili, jak na dzikim zachodzie. Też zaczyna się to z tym, że kompanie, że prezydenci, lewacy prezydenci wyhodowani na socjalizmie przez ostatnie 50-60 lat, oni są prezydentami najróżniejszych kompanii, no i oni zaczynają się udzielać politycznie. Przez lata Ameryka była kapitalistyczna, Ameryka po prostu była po to, korporacje, kompanie, firmy, no to po prostu były po to, żeby robiły biznes, nie wtrącały się do polityki, to nie była gospodarka państwowa. Ludzie, inwestorzy, ci, którzy mieli akcje i tak dalej, wymagają tego, żeby była forsa. No i z forsą to również z dziennikarstwem, czy ze środkami masowego przekazu, no to jest to tak, że w zasadzie biznes amerykański to był taki, że środki masowego przekazu miały materiał taki, który trafiał w zasadzie do całej szerokiej skali ludzi. Także, że były materiały, były i prawicowe, i lewicowe, żeby ci, co dają ogłoszenia, mogli sprzedawać wszystkim. Także, że biznes się nie martwił komu sprzedawać. No a teraz to się wszystko się zmieniło i teraz niektóre kompanie, które się ogłaszają, po prostu są tak lewicowe, że pod konto lewactwa programy są robione w ten sposób. No i to jest po prostu plemienne podejście, to jest afrykańskie plemienne podejście i nie jest szerokie. Ciekawa sprawa jest z radiem i telewizją. W zasadzie to był National Public Radio, czyli narodowe radio. Ono miało, jak kongres ustanowił budżet i tak dalej, no to właśnie miało pokazywać 50% i 50%, tak być wybalansowane, no ale w ostatnich 50 lat, no to 99% w zasadzie wszystkich tych dziennikarzy to byli lewacy, no i kongres po prostu odciął pieniądze na radio narodowe, dlatego, że oni po prostu, to była szczekaczka komunizmu. ACLU, no to też jest Ameryka
American Civil Liberty Union, czyli to jest związek, amerykański związek wolności obywatelskiej. I oni w latach 50. no to oni patrzyli na to, co obywatele mogą robić. Nie? I no jednym z takich fundamentalnych rzeczy w Ameryce, no to jest wolność do wypowiedzi. No i wolność do wypowiedzi między innymi się wyrażała tym, że faszyści, że amerykańscy narodowi socjaliści chcieli mieć paradę. No i ACLU wyszło i powiedziało tak, w ramach wolności wypowiedzi ci narodowi socjaliści, jeżeli chcą mieć parady, no to niech wyjdą, niech sobie tam pokrzyczą i niech opinia publiczna zdecyduje, czy są debilami, czy są po prostu wartymi do posłuchania, ale opinia ma być wysłuchana. I 90% Amerykanów wtedy rozumiała, że opinia może być wyrażona jakkolwiek idiotyczna, tak? Dopóki nie nawołuje do jakiegoś fizycznego uszkodzenia ciała, czy rabunków, czy rzeczy, gdzie podchodzą paragrafy, no to każdy sobie może mówić, co chce. Dzisiaj ACLU, no to niestety już nie robi tego. Zrobiło się jednym z tak wybiórczych organizacji politycznych, że tylko wybiera to, co jest lewackie. Nie wybiera nic, co jest konserwatywno-prawicowe, republikańskie. Teraz cała Ameryka zamieniła się w to, że w zasadzie ludzie nie mówią już to, co jest prawda, nie mówią to, co jest nieprawda. W zasadzie to tylko mówią to, co może ich nie zniszczyć. Ludzie tylko mówią, to jest takie zachowanie samozachowawcze, jest żeby po prostu przetrwać i jakoś pójść do przodu. Nikt już nie mówi szczerze. Nikt już nie mówi szczerze. Ludzie się po prostu boją. Tak jak powiedzmy ze środowiskiem. Ze środowiskiem też to wszystko się zdegenerowało. No bo nie ma człowieka, który nie wierzy, że środowisko się nie zmienia. No zmienia się. Każdy normalny rozumie, że były mikro stulecia lodowcowe, 1400 lata były, 1700, między innymi ta emigracja z Europy do Ameryki, to też to była przez to 10 tysięcy lat temu cieśnina Beringa była zamrożona, także na piechotę przeszli. No, z dzisiejszej można powiedzmy z Syberii przeszli na Alaskę przez cieśninę Beringa. No, dlaczego? No dlatego, że to był tam lód po prostu. No Ameryka 10 tysięcy, tu gdzie jest Nowy Jork, 10 tysięcy lat temu na wybrzeżu, no to było 3 kilometry lodu. No i tego lodu już nie ma, tak? Także te 10 tysięcy samochodów nie było, lodówek nie było, krów nie było, które pierdziały. 100 tysięcy lat temu, czy 100 milionów lat temu, 90% było w zasadzie pod wodą, później było pod lodem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko chodzi. No jest jakaś tam zmiana, jest na pewno wzrost ciepła, no ale w 2100 roku nie będzie 3 stopnie Celsjusza wzrost temperatury, co przewidują. Na razie można powiedzieć, że 0,2% no, zmienia się klimat, no ale klimat, powiedzmy zmiana biegunów na kuli ziemskiej, no to samochody tego nie przestawiają. Trzeba pamiętać, że Sahara, skąd na Saharze jest ten olej? No to ten olej to nie jest z piasku, tylko dlatego, że na tej Saharze miliony lat temu, no to były dinozaury, dżungle, tam było pełno liści, drzew, węży, hipopotamów i tak dalej, i tak
dalej, to była jedna wielka dżungla. I z tej dżungli teraz dzień w dzień wypompowywują setki tysięcy baryłek oleju. Ten olej, no to jest ten materiał organiczny, który 100 milionów lat temu był. Także, że to jest zmiana środowiskowa. No, ludzie w zasadzie w Egipcie też było tak, że Egipt to była spichlerz w sumie Europy. Tam nad Nilem to do Europy wysyłali bardzo dużo żarcia, dlatego, że tam było cieplej, w Europie było zimniej i te ocieplenia poprawiły. No ale wracając do tego, że większość tych lewaków, no to teraz to stawia ludzi w tych, co wierzą i co nie wierzą. Nie religijnie. Zabili chrześcijaństwo, zabili katolików, zabili wszystkie te 2000 lat tej tradycji chrześcijańskiej i teraz każą wierzyć. Albo się wierzy w panikę 19, albo się nie wierzy w panikę 19. No jak się nie ma maseczki, no to chcą po prostu spalić, a jak się ma maseczkę, to jest się jednym z nich. Tak samo ze środowiskiem. Albo się wierzy, że za 5 lat Manhattan i Floryda będzie pod wodą, czy cały Hel Gdańsk, tak jak w wypadku Polski. No albo się nie wierzy i się uważa, że jeżeli w ciągu 50 lat podniesie się poziom o nawet o pół metra, niektórzy mówią, że to ma się podnieść o 2, 3, 4, 5 metrów, no ale to tylko pytanie jest, skąd się weźmie ten lód, tak? No bo tego lodu, no to niestety nie ma tyle, żeby się rozlał po kuli ziemskiej, żeby poziom się podniósł o 2, 3, 4 metry. No po prostu fizycznie to jest niemożliwe. No ale każdy normalny mówi, że w ciągu następnych kilku pokoleń ludzie będą się wycofywali z tego wybrzeża. No ale to jest kwestia powiedzmy paru milimetrów rocznie, czy dziesięcioletnie. Także każdy normalnie to rozumie, a te wariatki typu Greta Thunberg, ona po prostu straszy, że już pojutrze Szwecja będzie zalana. No i to jest religia. To jest kult. To jest po prostu kult, zastraszania. No, najgorsze to jest to, że prezydent Biden na przykład, no, w wypadku tego Derek oskarżony i skazany ten policjant, który dusił, no trzymał George'a Floyda, no to pieprznięty Biden wyszedł i powiedział, że on się modli o tym, żeby był wyrok skazujący. Maxine Waters, no to taka czarna 160-letnia murzynka w kongresie, ona podniecała, wykrzykiwała do tłumu, że jeżeli Derek Chauvin nie będzie skazany, no i że wyrok nie będzie taki, jaki oni lubią, no musi odrzucić to nawet siłowo i niszczyć. No tak, także to jest makabra z wyborami w Georgii. Tam w zasadzie prawa obywatelskie są dużo lepsze w tym republikańskim stanie niż w komunistycznych stanach. Wszystko jest, idzie w złym kierunku. Teraz ostatnie, te od 20 stycznia, to jest jeden wielki bałagan polityczny. No mam nadzieję, że 2022, kiedy będzie głosowanie międzyprezydenckie, dlatego republikanie, konserwatyści, głosujcie na normalnych. Socjaliści mieszkający w Ameryce, patrzcie się, co się dzieje, patrzcie się na ten cyrk tego policjanta, który zastrzelił murzynkę, która murzynka miała zadźgać swoją koleżankę. No, to były dziewczyny z rodziny zastępczej,
rodziny zastępczej i one przyszły na urodziny i się zaczęły rzucać nożami. Także to jest też makabra. Cała ta sytuacja to jest jedna wielka makabra. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i roztropności dla socjalistów, żeby głosowali mądrzej w 2022 i mądrzej w 2024.